Gmina Krakowa wykonuje ostatnio bardzo duże inwestycje drogowe, tak? Drogowe, budujemy też chodniki. Między innymi znajdujemy się dzisiaj tutaj na parkingu w Krakowej. Ma on służyć dla nauczycieli, już widać samochody stoją. Docelowo także będzie służył jako parking, gdy wybudujemy halę sportowo-widowiskową. Budowa nowego parkingu przy ulicy Szkolnej w Krakowej kosztowała ponad 1 000 000 zł. Większość tej kwoty to rządowe dofinansowanie. Inwestycja obejmowała m.in. budowę kanalizacji deszczowej, oświetlenie terenu oraz budowę miejsc postojowych dla ponad 70 samochodów. W sąsiedztwie nowego parkingu w Krakowej trwa tymczasem remont dwóch ulic, Szkolnej i Żarnowieckiej. Firmy frezują asfalt, za 2-3 dni będziemy kładli asfalt, także przed świętami powinien zostać położony asfalt pod szkołę. Korzystaliśmy z dofinansowania rządowego, z funduszy inwestycji lokalnych, dofinansowanie 1 000 000 zł, 1 015 000 kosztowała cała inwestycja, także duży procent dofinansowania, z czego się bardzo cieszę.